Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptiet molu nie płocą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Są takie dni, kiedy człowiek chodzi nabuzowany. Pogoda we Lwowie, jak to pogoda we Lwowie ostatnimi czasy, czyli brzydko, jesiennie, przygnębiająco, jak niedawno rozmawiałem z kolegą, który tutaj mieszka i urodził się tutaj, w przeciwieństwie do mnie, nie ma nic tak przygnębiającego jak jesień we Lwowie. No ale to w radiu się takich rzeczy nie mówi, powinno być bardziej optymistycznie. Wojciech Jankowski wita Państwa serdecznie, Andrzej Borysewicz realizuje audycję. Tutaj we Lwowie znajdujemy się, we Lwowie, tu znajduje się redakcja Kuriera Galicyjskiego, polskiego dwutygodnika w tym mieście. I tutaj powstają materiały, które Państwu prezentują. Dzisiaj też przyszedłem troszeczkę, można powiedzieć, wściekły, podminowany, bo mam wrażenie, jeżeli któregoś dnia Państwo dowiedzą się, że pokłóciłem się z kimś we Lwowie, a tutaj ludzie są zazwyczaj uprzejmi i mili, poza jednym wypadkiem. Kierowcy rzadko respektują prawa pieszych i wymuszają pierwszeństwo, więc gdy raz mi się to zdarzyło, miałem ochoty, stuknąłem w karoserię samochodu, który prawie mi po stopach przejechał, a za drugim razem już miałem ochotę rzucać kamieniami, prawie jak na granicy polsko-białoruskiej. Tak ta jesień dziwnie na nas działa, a co ciekawe, właśnie, czy to jest jesień, czy inna pora roku? Cały czas tutaj się kłócę z ludźmi, bo mówię, że do zimy mamy jeszcze 3 tygodnie, a tymczasem okazuje się, że na Ukrainie, nie wiem, czy to jest stary system sowiecki, czy inne zasady tym rządzą, tutaj pory roku zaczynają się 1, więc 1 marca zaczyna się już wiosna, a 1 grudnia zaczyna się zima. Patrzę na Andrzeja Borysewicza, czy mam rację, czy tak jest tutaj, że zaczyna się zima wedle ukraińskich zasad, ale nie przytakuje mi. No w każdym razie wiele osób tak twierdzi, że zima zaczyna się właśnie dzisiaj, a ja mówię wtedy, że mamy do niej jeszcze 3 tygodnie. Ale my w tej chwili przenosimy się do Mościsk, a później mamy nadzieję, że porozmawiamy z Kijowem. A w Mościskach zakończono akcję, która była związana z tą pandemią, która cały czas nas trapi i utrudnia nasze życie. Państwo prawdopodobnie już słyszeli, że znowu są zaostrzane zasady przyjazdu ludzi ze strefy Schengen. To już nie 10-dniowa kwarantanna, 14-dniowa. Trochę się tutaj niepokoimy, że znowu będziemy mieli kłopotę z wysyłaniem gazet do Polski. Na razie to się odbywa wedle starych zasad, to znaczy gazety co 2 tygodnie trafiają do Przemyśla i są rozsyłane do prenumeratorów. I patrzymy z obawami na informacje, czy przypadkiem Bruksela nie zdecyduje, żeby zamknąć ruch lotniczy, bo już były takie informacje. Paweł Bobołowicz podesłał taką informację kilka dni temu, że jest rozpatrywany taki wariant i czy ten sławny pociąg Kijów-Przemyśl, który zatrzymuje się we Lwowie, znowu nie zostanie wstrzymany. To znaczy, on cały czas jeździł, nawet w czasie pandemii, ale ten odcinek lwowsko-przemyski był przez 1,5 roku, a może nawet więcej, już w tej chwili tracę rachubę, był zamknięty. Teraz szczęśliwie do Przemyśla jeździ i można w 2 godziny bez stania na granicy dostać się do tego miasta. A po drodze do Przemyśla z Lwowa znajdują się Mościska. To jest miasto, o którym często wspominamy. Miasto rejonowe, sąsiadujący rejon z polską granicą i tam w tym roku miały miejsce akcje pomocowe ze strony polskiej, dające sprzęt szpitalowi w Mościskach, sprzęt medyczny, sprzęt związany z ratowaniem ludzkiego życia, czy po prostu pomaganiem w oddychaniu. To była wielka akcja prowadzona między innymi przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i teraz pod koniec roku miało miejsce zamknięcie tej akcji. Na miejscu była ekipa Kuriera Galicyjskiego, nagrywała materiały. To się pojawi również TV Polonia w naszym magazynie Studio Lwów, ale zanim się pojawi tam, pojawi się u nas, była tam konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz.
Jesteśmy dzisiaj w Mościskach. Przed chwilą podpisywaliśmy umowę w ramach programu Polska Pomoc. To jest program realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ramach tego programu udzielamy pomocy szpitalom tutaj w Mościskach w ramach zakupu sprzętu, głównie sprzętu dla dzieci, dlatego że brakuje takich podstawowych urządzeń do tego, żeby zabezpieczyć życie i zdrowie najmłodszych, ale też wszystkich mieszkańców Mościsk. Mościska, miejscowość przygraniczna, w której prawie 30% mieszkańców to Polacy, są nam bardzo bliskie, ale też można powiedzieć, że jest to wizytówka Ukrainy, dlatego że każdy, kto wjeżdża z Polski przez granicę Medyka, Szegini, no to pierwsze większe miasto to są Mościska. I nie daj Boże, coś tutaj by się wydarzyło związanego ze zdrowiem i trzeba by trafić do szpitala, no to ten sprzęt jest bardzo potrzebny. A rzeczywiście też szpitale tutaj w Mościskach nie są w najlepszej kondycji i bardzo cieszymy się, że będziemy mogli w ramach pomocy rozwojowej ze środków rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 28 tysięcy złotych wesprzeć te szpitale tutaj. Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, a więc sprzęt medyczny został przekazany. Na miejscu był również Henryk Ilczyszyn, prezes miejscowej organizacji Mościskiej. To jest taka wielka organizacja z siedzibą we Lwowie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, ale ma ona liczne oddziały w terenie, na terenie województwa lwowskiego i oczywiście ma w Mościskach. Pan Henryk jest prezesem tej organizacji Mościskiej. Tak mówił o tej akcji. Od razu po wyborach, gdy głową miejskiej rady została Pelcowa, merem miasta Mościsk została pani Pelcowa, głównym lekarzem w szpitalu został pan Igor Rudenko, który jakby wyświetlił problemy, z czym się spotyka szpital w Mościskach, z jakimi potrzebami. I mając już doświadczenie, bo w przeszłości udało mi się jakby sprowadzić do Mościsk samochód do gaśniczy, znaczy do straży pożarnej. Przekazali taki samochód. Też zwróciłem się, chciałem jakoś pomóc i zwróciłem się do konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie i rozmawialiśmy, czy dałoby się jakoś sprowadzić może jakiś używany sprzęt, może no dobry, wiadomo, że dobry, ale używany sprzęt może by przekazać na mościski szpital. Po tej rozmowie długo nie trzeba było czekać. Dostałem telefon z konsulatu i powiedzieli, że czy mógłbym porozmawiać z panią mer, żeby wziąć udział w projekcie. Poszedłem porozmawiać z panią mer, udało się. Pani mer na początku była z takim niedowierzaniem, ale jednak udało się. Mościska i Sambor wzięli udział w tym projekcie. Później było tak, że Mościska zdobyli całą kwotę z tego projektu, czyli naprzód miało być 15 tysięcy euro, ale później było już przeznaczone 28 tysięcy euro. Urząd Miasta i pan lekarz Igor Rudenko wytrzymali wszystkie warunki, jakie wypływały z tego projektu, wytrzymali to wszystko i dostali pieniążki na aparaturę dla szpitalu mościskiego. Aparatura, która już jest tutaj, która już pracuje, która już korzystają mieszkańcy Mościsk, była wybrana przez głównego lekarza i lekarzy tego szpitalu mościskiego. Konsulat Rzeczypospolitej tylko był jakby zobowiązany do zapłacenia za aparaturę, którą wybrali sobie, znaczy lekarze z Mościsk. I dziś jest właśnie ten dzień, kiedy się kończy zakończamy ten projekt. Widzimy, że już to wszystko działa, że jest naprawdę współczesna aparatura, taka, która o wiele szybciej pozwala lekarzom diagnozować chorobę, lepiej leczyć, jakby rozpoznać chorobę, lepiej leczyć, szybciej leczyć. Ważne jest to dla nas, dlatego że dla nikogo nie jest sekretem, w Mościskach ponad 30% mieszkańców to są Polacy. I my tu w Mościskach mamy i kościół, i klasztor, sanktuarium Matki Bożej, i mamy szkołę polską z polskim językiem nauczania.
też mamy Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i ja jestem bardzo wdzięczny, że tak się udało, że państwo polskie jest dobrym sąsiadem Ukrainy, dobrym sąsiadem, który wspiera Ukrainę w tych ciężkich takich chwilach, bo wiadomo, że medycyna na Ukrainie no, dla nikogo nie jest sekretem, że jest, no, jest jaka jest, ale tak jak już poprzednio mówiła pani konsul i pani mer, małymi krokami i to się zmieni. I dobrze mieć takiego dobrego sąsiada. Ja jako prezes Towarzystwa Kultury Polskiej składam podziękowania pani konsul, na ręce pani konsul generalnej i państwu polskiemu. Dziękuję. Widać, że pan prezes Henryk Ilczyszyn trochę się wzruszył pod koniec, a więc zamykamy rok już prawie powoli. Mamy dzisiaj 1 grudnia. Akcja pomocowa trwała w tym roku właściwie przez cały czas, a to jak gdyby taki ostatni akord to było przeznaczenie tego sprzętu i przyznanie tego sprzętu, dostarczenie, o którym była mowa. Posłuchajmy przez chwilę muzyki zespół Goa, który często jest w naszej audycji gościem. Przypominam, reprezentował Ukrainę w tym roku w czasie festiwalu Eurowizja. Ostatnio podobno się przejęzyczyłem i powiedziałem Interwizja. Być może niektórzy młodsi słuchacze nawet nie wiedzą, co to było. Była kiedyś taka Interwizja, ale teraz już jej nie ma, a jest natomiast zespół Goa. Stali słuchacze audycji z pewnością doskonale znają ten głos. Dmytro Antoniuk to jest osoba, która razem z Pawłem Bobołowiczem brała udział w akcji Pamięć w czasach zarazy. Razem przemierzali Ukrainę Środkową i Zachodnią po to, by odwiedzić miejsca pamięci i tam oddać hołd Polakom i Ukraińcom, którzy w roku 20 zginęli w walkach z bolszewikami. Po drugiej stronie telefonu powinien już być Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, jak nas słychać? Dzień dobry państwu, słychać dobrze. Dzisiaj w poranku Radia Wnet mogliśmy się dowiedzieć, że Andrzej Nowak wydał nowy tom historii Polski, monumentalnego dzieła, ale my też mamy okazję, żeby poinformować naszych słuchaczy o innym monumentalnym dziele. Książka Pamięć w czasach zarazy trafiła do drukarni, do winnicy. Jakie dalsze losy będą tej książki? Bardzo dziękuję. Tak, książka już jest w druku i mam nadzieję, że ukaże się w połowie grudnia. I może jeszcze uda się nawet w grudniu przed świętami zaprezentować państwu tą książkę bodajże we Lwowie, a może i w Kijowie. Także zobaczymy. No to wszystko oczywiście będzie zależało od sytuacji z COVID-em, od tych ograniczeń, ale na ile mi wiadomo, Kijów i Lwów już nie odpowiadają tej strefy tak zwanej czerwonej, czyli mogą już wrócić do co najmniej do pomarańczowej strefy, także zebrania mogą być pozwolone. Ta książka ukazała się dzięki pomocy Fundacji Wolność i Demokracja i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przy tej okazji składamy podziękowania. To jest wydawnictwo, które, to jest książka, która ma szansę i takie jest zadanie trafić w ręce zarówno polskiego i ukraińskiego czytelnika, bo będzie w dwóch wersjach językowych. Dokładnie i bardzo się cieszę, że tak nam się udało zrobić tą książkę w obu wersjach językowych. Także absolutnie spokojnie można prezentować tą książkę, przedstawiać tą książkę jak na Ukrainie, tak i zarówno w Polsce. Powiedzmy naszym słuchaczom, bo część tych miejsc pamięci z roku 1920 ukazała się w osobnej książce, która powstała też dzięki pomocy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, natomiast większa część niż tamta pierwsza książka będzie obejmowała pozostałe miejsca pamięci, gdzie są pochowani Polacy i Ukraińcy, którzy walczyli w 20 roku z bolszewikami. Tak jest. W tej książce zawierane jest
informacje o całej tej prawobrzeżnej Ukrainie, gdzie odbywali się walki w roku 1920. Też jest cztery części, cztery tak zwane sekcje tej książki, w których pierwsza ta część to jest no, moje relacje dla kuriera galicyjskiego, napisane po prostu podczas tej podróży. I są tam też miejsca, które były już opisane w tej książce, o której mówiłeś, o książce, która ukazała się dzięki Generalnemu Konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Ale w trzech kolejnych częściach tej książki to oni podzielone są w takich zgodnie z geograficznym podzieleniem konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, czyli łódzki konsulat, winnicki i kijowski. I tam są te miejsca pamięci, których jest ponad 100. Być może nasi słuchacze nie wiedzą, że część tych tekstów była opublikowana w zeszłym roku w Kurierze Galicyjskim. Czy planujesz po wydaniu książki te pozostałe teksty również publikować w gazecie? Mam nadzieję. Myślę, że tak, oczywiście. A zatem jakie wieści z winnicy, kiedy książka ma już fizycznie, bo w wersji elektronicznej widziałem ją, przeglądałem, a kiedy już ta fizyczna, papierowa, prawdziwa książka będzie do osiągnięcia? Myślę, że 15 grudnia ona musi już być fizycznie wydrukowana, a może nawet wcześniej. Także mam naprawdę nadzieję, że przed świętami, jeżeli sytuacja z COVID-em nam wszystkim pozwoli, to zrobimy nawet prezentację we Lwowie i w Kijowie. Miejmy nadzieję, że tak się uda. W tym okresie przedświątecznym jest to trudne, ale będziemy się starać. Powiedz mi, czy pamiętasz emocje, czy pamiętasz motywację? Jak to się stało, że z Pawłem Bobołowiczem wsiedliście w samochód i zaczęliście odwiedzać te miejsca, o których Paweł donosił w korespondencjach, a ty piszesz w tej książce? No, bo wszystko zaczęło się od tego, że chcieliśmy razem być takimi, no powiedzmy, współorganizatorami świętowań uroczystości 9 maja w Kijowie na Chreszczetyku, czyli upamiętnić uroczystości z roku 1920, bo akurat wtedy odbyła się wspólna parada Wojska Polskiego oraz Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy wspólnie wyzwolili Kijów od bolszewików. No ale skoro nam tego się nie udało zrobić, bo wtedy akurat była pierwsza ta chwila, fala tego COVID-a, to postanowiliśmy, że pojedziemy teren. No i zaczęło się tutaj. Coraz więcej tych miejsc odkrywaliśmy razem i naprawdę to było jak, no, jak czytanie jakiejś książki, od której nie możesz się oderwać. Też poznaliście, spotkaliście wielu ciekawych ludzi, z tego co pamiętam, opowieści twoje i Pawła Bobołowicza. Szczególnie tak, dokładnie tak, to wspominam ksiądza Stanisława Swórkę z Tomasz Pola w okręgu, w obwodzie winnickim. Też ksiądza Adama Przybyskiego z Sanktuarium Matki Boskiej Letyciowskiej w Letyciowie. No i tak dalej, i tak dalej. Też krajoznawców zarówno jak z Polski, tak i z Ukrainy, którzy podawali nam informacje, że tam są te miejsca i trzeba sprawdzić, czy oni zostali, czy oni są i tak dalej. Też szczególnie
przyjemna taka pamięć została po prawosławnym książu, to był Iwan Hołub z miejscowości, małej miejscowości Nowej Dorohiń w Żytomierskim obwodzie i on po prostu pielęgnuje tę pamięć o grobie polskich żołnierzy, którzy zginęli w październiku 1920 roku pod tą miejscowością. I co ważne, on odczytał też po starosłowiańskim języku modlitwę o duszach tych poległych żołnierzy polskich i warto podkreślić, że ten ksiądz jest z Patriarchatu Moskiewskiego, co jest no, niesamowite, bo rzadko się zdarza. I byliśmy wzruszeni bardzo, szczególnie Paweł i jest zdjęcie tego księdza w książce i opowiadanie o tym wszystkim. Znowu wyobraźnia się uruchamia i otwierają się różne wspomnienia, bo ja też miałem okazję brać udział w jednej wyprawie. Dmytro Antoniuk, bardzo dziękuję za korespondencję. Czekamy na książkę. Tytuł tekstu w Kurierze Galicyjskim o dwóch zapaleńcach, którzy uratowali nasz honor, czyli o Dmytrze Antoniuku i Pawle Bobołowiczu. Tak był zatytułowany. Dziękuję za rozmowę. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem. Andrzej Borysewicz realizował audycję tutaj w Lwowie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu nie płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.